Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie Ja jestem Liwit, a to jest kolejny odcineczek serii o wszystkim i o niczym Czyli takich naszych luźnych pogawędek na wszelakie tematy I generalnie dzisiaj chciałem jakby zająć się dwoma tematami Pierwszy są, Pierwszym są takie plany na najbliższą przyszłość kanału to co zamierzam nagrywać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w drugiej części omówim, umu, znaczy omówim, omówię w zasadzie dwie książki, które ostatnio czytałem. Znaczy, jedną już przeczytałem, a drugą jestem w trakcie czytania. I przy okazji coś może powiem o tym, co myślę o wersjach elektronicznych książki, bo jedną z nich zamówiłem właśnie w formie elektronicznej, natomiast druga jest w formie papierowej. Dobra, najpierw jednak może przejdźmy do do tych planów związanych z wprowadzeniem kanału. Przede wszystkim zakończyłem już serię z Factorio i generalnie ci, którzy może tam obserwują jakoś mój kanał, wiedzą, że jakiś czas temu miałem format komputera jak około 2 tygodni temu i potraciłem parę save'ów do gier. Udało mi się na szczęście uratować save'y z Wiedźmina i właśnie z Factorio. Jeśli chodzi o Wiedźmina, no to po prostu Eee, tak czy tak, na przykład na Gogu sobie robiłem kopię tej gry w chmurze, więc no, nie było szans, żebym mnie stracił. Eee, natomiast z Factorio musiałem sobie już eee, już zgrać te sejby z komputera. Na szczęście udało mi się jeszcze to zrobić, zanim eee, mój komputer się całkowicie zawirusował i nie miałbym możliwości już odzyskania tego. Natomiast odzyskałem jeszcze te save'y z Factorio, eee, żałuję teraz, że nie włączyłem sobie na Steamie tej możliwości zgrywania gier na chmurę, żeby po prostu zachowywały się te save'y i tak dalej. Eee, więc seria z Factorio została już zakończona, więc wszystko było pomyślnie, natomiast te ostatnie dwa odcinki już nagrywałem po formacie, więc... Ostatnie dwa? Nie, chyba ostatni jeden nawet odcinek nagrywałem po formacie, więc pewnie jakbym utracił te save'y, to nie chciałoby mi się już powtarzać tej kampanii. No do serii Factorio myślę, że jeszcze wrócimy w multiplayerze z Void Guardianem. Jeśli kojarzycie Void Guardiana, jest osoba z którą grałem, gram do dzisiaj w Overwatcha. I planujemy właśnie gdzieś tam sobie nagrać taką serikę z Factorio. Być może jeszcze ktoś do nas dołączy. Tego nie obiecuję, ale zobaczymy. Fajnie by było w sumie poprowadzić taką serię w trzy osoby. Tak myślę. Dobra, kolejną sprawą. Taką, o której chciałem wspomnieć, to jest to, że straciłem sejwy do Populous, do Resident Evil 6 i do Europy Universalis 4, i jeszcze do Saints Row 3. Są cztery gry, do których straciłem savey. Jeżeli chodzi o Resident Evil 6. No to nie ma z tym najmniejszego problemu, bo Ozo ma dokładnie te same savey, graliśmy cały czas tylko i wyłącznie razem więc po prostu kontynuujemy tą grę na jego, na jego nagraniu, a ja po prostu się dołączam jako do Oza do jako hosta I, i nie ma z tym najmniejszego problemu, by jako widzowie nie zauważycie na tym różnicy. Znaczy tam potraciłem bronię, ale. Jakoś tam bardzo mi to nie przeszkadza. Natomiast <laughs> Wybaczcie. E, cały czas jakoś nam jeszcze mnie trzyma chorobsko. E, drugą grą, do której straciłem save jest Europa Universalis 4. Tutaj też nie ma w zasadzie najmniejszego problemu, bo Przemo ma dokładnie te same save'y, tylko jest taki mały anons, że wyszedł patch w między, e, międzyczasie do Europa Universalis 4 i nie wiem, czy będziemy kontynuować ten save, który graliśmy ostatnio. Czy po prostu nie zaczniemy już gry od nowa, na nowym patchu, bo jestem też ciekawy co ten patch zmienia i myślę, że Przemo jest na to nastawiony jeszcze bardziej e, pozytywnie niż ja. Więc całkiem możliwe, że po prostu zaczniemy nową serię z Europki, no bo jest nowy patch. E, dobra, co dalej? Sejwy z Wiedźmina odzyskałem, więc nie ma problemu, z Faktorio już mówiłem tak samo. Save is Saints Row'a. Jestem już bliski w zasadzie doprowadzenia gry do tego samego stanu, na którym skończyliśmy ją nagrywać wraz z Mateuszem. Więc tutaj też nie, nie zobaczycie wielkiej różnicy. Być może niektóre bronie będą tam troszeczkę inaczej zmodyfikowane, albo miasto będzie inaczej wykupione, inne dzielnice i tak dalej, tak dalej. Ale generalnie nie będzie to, nie będzie jakiś tam większych zmian. Misje będę miał wykonać dokładnie w ten sam sposób, jak miałem wcześniej, więc nie powinniście zauważyć jakiejś wielkiej różnicy. No i ostatnią grą, którą straciłem jest Populous. I kurczę, miałem dłuż, długą, naprawdę długą przerwę od nagrywania Populous. Jest to seria w sumie, którą też będę chciał kontynuować. Tylko miałem do niej wrócić teraz po tym, jak skończę faktoria. Tylko nie wiem, czy teraz chce mi się w takim razie odzyskiwać te savey. Czy najpierw nie zacznę sobie tych nowych serii. Zresztą nie wiem, to jest jeszcze do przemyślenia. Na razie do Populous jednak nie wracam. Będę chciał ją nagrać, ale myślę, że to jest kwestia tak w przeciągu miesiąca, kiedy powrócę do tej gry. Może troszkę dłużej, nie wiem. Niczego nie obiecuję na pewno. I są dwie nowe serie. Dwie, które będę chciał zacząć. Niebawem nagrywać. Pierwszą z nich jest Hero of the Kingdom. Jest to gierka, w którą naprawdę od bardzo, bardzo dawna chcę nagrać. I drugą jest Mirror's Edge Catalyst. Jest to gra, w którą w zasadzie też już chcę od bardzo, bardzo dawna nagrać. W zasadzie obie już mógłbym nagrywać, tylko nie wiem, czy chcę je zaczynać jednocześnie. Chyba lepiej jednak by było, jeżeli najpierw wystartuję z jedną serią, a potem z drugą. Bo. No, bo nie chcę po prostu robić takiego bałaganu jak zrobiłem na początku, kiedy zakładałem ten kanał, kiedy po prostu rozpoczynałem zbyt dużo serii naraz i w zasadzie do dzisiaj nie potrafię się z tego ogarnąć i jakoś wywiązać, eee, więc myślę, że na razie zaczniemy sobie jedną serię. Eee, jeszcze nie wiem z której gry, ale skłaniam się chyba ku Hero of the Kingdom, eee, a potem, jak skończymy, to zaczniemy drugą. No i w międzyczasie, oczywiście, cały czas będzie nagrywany wiedźmin, więc będą jakby tak dwie gry ode mnie plus serie, które prowadzę z innymi osobami, więc no, ich po prostu nie liczę, bo te serie nie zależą tylko ode mnie, tak? Tylko od innych osób również, więc no nigdy nie wiem tak naprawdę, ile tych serii niezależnych będzie na, czy prowadzonych wspólnie może nie niezależnych będzie na kanale, bo. No bo to jest taka kwestia umowna bym powiedział. Obecnie są trzy, jedna z Ozem, Resident Evil, jedna z Przemem, Europa Universalis 4, która prawdopodobnie będzie miała restart, bo jest patch. Yy, I trzecia to Saints Row z Mateuszem, z Panem Mateuszem z kanału Pan Mateusz, zapraszam na kanał Pana Mateusza. Yy, I w zasadzie chyba tyle. Jest jeszcze seria z puszkiem, którą nadal chcę gdzieś tam nagrać w międzyczasie. Właśnie, w zasadzie już skończyłem pisać skrypt, więc można by się wziąć za nagrywanie tego. I to jest seria odnośnie history, Its Software. Jeżeli, jeżeli ktoś tam obserwował kanał, to był to jeden z takich chyba ambitniejszych materiałów, za które się zabraliśmy. I na pewno jest to coś, co będę chciał kontynuować. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi w każdym razie o przyszłość kanału, taką najbliższą przyszłość oczywiście. E, drugą rzeczą, o której chciałbym wspomnieć. Kurczę, 8 minut, za długo się rozgadałem odnośnie kanału. Drugą rzeczą, o którą chciałbym wspomnieć, są dwie książki. Pierwsza z nich jest e, drużyna Johna Flanagana. Jeżeli ktoś kojarzy jeden z moich poprzednich odcinków o wszystkim i o niczym, tam opisywałem wszystkie książki tego autora. E, I no. Odsyłam po prostu do tamtego odcinka. Jeżeli chodzi o szóstą część książki Drużyna, jest ona nieco inna od wszystkich dotychczasowych książek. Jest taka bardziej bym powiedział egzotyczna i. No po prostu czuć taką troszkę zmianę klimatu. Nie wyszło to źle. Książka nadal jest fantastyczna i polecam w zasadzie każdemu. E... Nie polecam natomiast tej książki osobom, które nie czytały wcześniej drużyny. Przynajmniej drużyny. Najlepiej, jakby jeszcze czytali zwiadowców, oczywiście, ale nie jest to już takie konieczne. W każdym razie nie polecam, jeżeli ktoś nie czytał drużyny, bo książka fajnie opisuje takie więź, więzi między przyjaciółmi i, i łatwiej jest po prostu się zorientować, kto jest kim w tej drużynie, bo jest tam jednak 9 osób i z biegiem czasu te imiona mogą wylatywać z głowy. No bo pierwszą książkę czytałem. Z serii Drużyna kilka lat temu, nie wiem, ona chyba ze 4 lata temu wyszła Albo jeszcze dawniej Więc siłą rzeczy to wszystko się zapomina yy... Autor przypomina o tych postaciach, tak żeby wiedzieć i kojarzyć kto jest kim Natomiast nie opisuje już ich od początku, tak jak to robił w pierwszych częściach, więc Polecam jednak zacząć od pierwszej książki, albo po prostu zacząć czytać coś innego Ale Drużyna jest świetna Drugą książką, którą zacząłem czytać jest piąty Piąta, piąty tom y, części y, książki Andrzeja Ziemińskiego. Jest to pomnik cesarzowy Yahai. I ją właśnie zakupiłem w wersji elektronicznej. E, najpierw kilka słów o książce, może. E, książka jest. Y, jeszcze jej nie przeczytałem, bo w zasadzie jestem gdzieś w jednej 1,4 dopiero, więc nie będę jej może jeszcze recenzował. E, ale już widać na przykład, że Ziemiński trzyma ten sam poziom, a może nawet jeszcze lepszy. Książka jest tak samo wciągająca. I bohaterowie, którzy w niej występują, to nie są takie koniecznie dobre postacie. Znaczy my im kibicujemy jako czytelnik, tak? Czytelnik. W każdym razie kibicujemy im i życzymy im jak najlepiej, ale nie są to takie altruistyczne, dobre postacie, to znaczy oni mają tam swoje jakieś szemrane interesy, ciemną stronę... Ciemną stronę, uff... Jak to zabrzmiało? Dark side. E w każdym bądź razie, no, nie są takimi typowo dobrymi postaciami, ale idzie ich polubić, kibicujemy im i no po prostu dbają o swoje interesy, swoich ludzi i tak dalej, i tak dalej, a przez to książka jest naprawdę, naprawdę dobra. Myślałem w ogóle jeszcze o zrobieniu takiego osobnego odcinka o tym, co myślę o, o e-bookach i tam może byśmy zrobili sobie takie podsumowanie jakichś wszystkich zalet i minusów tej formy tej formy przekazu, czytania książki i tak dalej <laughs> ja natomiast powiem tak jeśli macie możliwość i nie wiem cenicie sobie wygodę czytania i tak, dalej, i tak dalej polecam formę pisaną papier jest niezastąpiony do dzisiaj według mnie pewnie z czasem to się zmieni bo w zasadzie już powolutku to się zmienia ale jednak papier do dzisiaj zostaje niedościgniony Natomiast jeżeli chodzi o Facebooki, coraz bardziej się do nich przekonuję. Zacząłem je czytać tak mniej więcej na drugim roku studiów, czyli 4 lata temu. Kurde, ale ten czas leci. Nie no, no nie, nie 4 lata temu, 3,5 powiedzmy. A może to było na pierwszym roku? No nieważne. W każdym bądź razie. Yy, no e booki są dużo wygodniejsze, tak? Wszystko co sobie mogę zgrać, na przykład na dysk Google, cokolwiek. Albo nawet na telefonie trzymać, jeżeli mam więcej miejsca na nim. <coughs> Rany, wybaczcie. Cały czas jeszcze nie, wy, nie wyzdrowiałem w pełni. I yy, jest to na pewno bardzo wygodna forma, jakby czytania książki. Mogę to sobie otworzyć, nie wiem, w kolejce, gdy stoję u lekarza, w autobusie. Chociaż dawno nie jedziemy autobusami, ale mogę to zrobić również w autobusie. Yy, mogę to zrobić na nudnym wykładzie na studiach, nie wiem, na nudnych, na nudnych umieninach u ciotki, gdziekolwiek tak naprawdę. Yy, I to jest super. Dzięki temu naprawdę. Czytam znacznie więcej niż mógłbym, niż miałbym czas obecnie. I to jest tak naprawdę, yy, wydaje mi się, główna zaleta e-booków i coś, co sprawia, że coraz bardziej się do nich przekonuję. Yy, I nawet. Za... <coughs> o rany, wybaczcie, cały czas mam duszność. Yy, I tak naprawdę zastanawiam się obecnie nad kupieniem tam czytnika yy, e-booków, które nie są tak naprawdę wcale drogie, a a nie męczą przynajmniej oczu, bo, bo no to jest jednak problem czytania na przykład na telefonie komórkowym, tak jak ja robię to w tym momencie. Dobra, w każdym razie to chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. E, o wszystko i o niczym. O wszystkim i o niczym. Już się plączę. E, dobra, powiedziałem o wszystkim. E, dzięki, że wpadliście. Jeżeli wam się podobało, to zawsze jak zwykle łapkę w górę. Tylko w górę. No chyba, że Wam się nie podobało, to zostawicie w dół w sumie. No i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co publikuję. I chyba wszystko. Dzięki, że wpadliście. Cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.